Nazywam się Ellen Valenciano. Jestem kierowniczką przychodni Munuki, prowadzonej przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w południowo-sudańskiej Dżubie. Munuki to jedyna adwentystyczna instytucja medyczna w południowym Sudanie. Mieści się w należącym do adwentystów kompleksie położonym u zbiegu czterech głównych dróg w Dżubie. Dzięki tej dogodnej lokalizacji mogą nieść pomoc mieszkańcom miasta dotkniętego ubóstwem. W krótkiej historii swojej państwowości Sudańczycy wiele wycierpieli. Ta przychodnia jest schronieniem dla chorych i cierpiących. Do naszej przychodni zgłaszają się zarówno dzieci, jak i dorośli. Najczęściej zapadają na malarię, biegunki i infekcje dróg oddechowych. Byłam tu niecałe 4 miesiące i już 4 razy miałam malarię. 4 razy w ciągu 4 miesięcy. Malaria szerzy się tu z powodu upałów. W krajach rozwijających się poważnym problemem są nawet choroby, którym łatwo zapobiec. W przychodni Munuki są tylko 2 pokoje przyjęć, ograniczony zasób leków i 3-osobowy personel. Technik laborant, asystent i dr Ellen. Pomiędzy jednym a drugim pacjentem szybko zmienia się prześcieradła, aby można je było dać do prania, ponieważ przychodnia dysponuje tylko 5 prześcieradłami i 3 łóżkami. Dr Ellen i jej współpracownicy to misjonarze. Oferują najlepszą opiekę medyczną, na jaką stać ich w tych warunkach. Jest tutaj niebezpiecznie. Kraj dotknęło wiele wojen i niestety walki wciąż trwają. Dr Ellen prosi o modlitwy. Proszę, módlcie się o pokój. W Sudanie bardzo nam go brakuje. Ludzie ze sobą walczą i zabijają się. Potrzebujemy pokoju. Módlcie się o pokój i bezpieczeństwo oraz o to, aby Pan Żniwa wysłał więcej robotników na dojrzałe pola misyjne.